Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Frostpunk, ale z drugiej strony będzie to pierwszy odcinek kolejnego scenariusza, który oferują nam twórcy do rozegrania w tej podstawowej wersji gry, którą jak na razie mamy, czyli w wersji 1.0. No tak, właściwie chyba od razu zaczniemy. Scenariusz zatytułowany jest Arki. Jako najwybitniejszy przedstawiciel Oxfordu i Cambridge otrzymaliście zadanie uruchomienia bezcennych nasion... Dobra. Otrzymaliście zadanie uchronienia bezcennych nasion i roślin przed wieczną zimą. Czy zdołamy zapewnić bezpieczeństwo arkom sadzonek? Oczywiście, możemy sobie dostosować scenariusz. Będę grał na średnim poziomie, tak jak ostatnio. No i chyba klikamy i ruszamy. No, powiem tylko jeszcze tak na wstępie. Dla was to jest zapewne krótka przerwa, bo no właściwie tylko przez weekend. W piątek był ostatni odcinek poprzedniego sezonu, że tak powiem. Poprzedniego scenariusza. A dla mnie to już jest jakiś ponad tydzień przerwy, bo ja wszystko tak ciurkiem nagrywałem. Więc no zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie po właśnie odpoczynku od Frostpunka. No ale już się stęskniłem za tą muzyką. Dobra. Czy zastaniemy jakiś wprowadzający filmik, czy od razu przejdziemy do gry? To mnie ciekawi. Jeżeli chodzi o plany, no to zamierzam zrobić cieplarnię na pewno, czyli te miejsca do hodowania roślin. Bo oczywiście no, dużo osób to zalecało, żeby to robić. Jeśli chodzi o inne zalecenia, no to różnie. Pisaliście też często, żeby coraz wprowadzać nowe prawa, jak tylko jest możliwe, żeby wprowadzać nowe prawa. Ja nie jestem co do tego taki pewien. Czy to rzeczywiście jest dobre rozwiązanie, żeby cały czas spamować tymi prawami? Arki sadzonek. Zostaliśmy strażnikami bezcennego skarbu. Nasion i sadzonek roślin z całego świata. Umieszczono je w arkach sadzonek, by zapobiec ich zamarznięciu, a naszym zadaniem jest wybudowanie miasta i ochrona tych budynków aż do końca zimy. Bez względu na to, kiedy on nastąpi. Możemy tego dokonać jedynie za pomocą automatonów. Dołożymy wszelkich starań, by przyroda się odrodziła, nawet jeśli sami nie dożyjemy tej chwili. Ha, bierzmy się do pracy. Dobra. Czyli nie będzie filmiku wprowadzającego. Okej. Plany fabryki. Dotarliśmy do generatora, a sadzonki są bezpiecznie przechowywane w arkach. Mieliśmy zamiar zbudować automatony, aby upewnić się, że miasto będzie funkcjonować bez względu na pogodę. Ale transport z planami fabryki zaginął w zamieci. Musimy zbudować balon obserwacyjny i wysłać oddział na poszukiwania. Okej, zacznijmy od pauzy. Powiem wam, że tak, że poprzedni scenariusz był jak dla mnie trochę za krótki. Tam naprawdę mało rzeczy zrobiłem, było jeszcze sporo tych praw związanych z ideami do wprowadzenia. Nowe budynki, nowe rzeczy, fabryki w ogóle nie postawiłem, więc to będzie przynajmniej nowość. Postawimy tą fabrykę, zobaczymy jak to działa. Chrońmy sadzonki. Musimy zadbać o to, by arki z sadzonkami nie zamarzły. Wiele nasion egzotycznych roślin i wszystkie sadzonki są bardzo wrażliwe na zimno. Jeśli w arkach za długo będzie chłodno lub zimnie, ich cenna zawartość przepadnie. No. Aktualnie mamy znośnie. No to nie jest źle, ale mamy na razie minus 20 tylko. Mamy magazyn oczywiście, a to jest też jakieś sadzonki. Mamy też znośnie. Sporo surowców, mamy bezdomnych 45 osób, więc zaczynamy oczywiście standardowo namiociki. Okej, brakuje drewna. No to pierwsze co robimy, skrzynię z drewnem, maksymalna ilość osób. A, mamy jednego automatona nawet. Otóż to, fajnie, bardzo fajnie. Wyślijmy go do drewna. Zbierajmy również węgiel od razu. Stal prawdopodobnie nie będzie aż tak, wybaczcie, potrzebna. 15 pracowników, więc jeszcze jedno miejsce. Tu mamy węgiel, tu mamy zamarznięte drzewa. Stosy węgla, skrzynie z drewnem. Wyślijmy jeszcze tutaj ekipę. Najpierw skupmy się właśnie na drewnie i na... Dobra, domki pobudowane. Na drewnie i na węglu. Nie. Tak, na drewnie i na węglu, dobrze powiedziałem. Oczywiście.
Tak, plan tutaj mamy po raz kolejny obniżenie temperatury. Na razie chyba nie możemy spojrzeć na mapę, bo nie mamy balonu. Tak, balonu, nie balona. Czy balona? Kurde, nie wiem. Zaprojektuj i wybuduj balon obserwacyjny. Poszukiwania planu fabryki. No właśnie, no, na pewno będzie potrzebny, bo musimy znaleźć te plany nieszczęsne. Automatem będzie pracował całą noc. Okej. Okay. Pauza. Brak ogrzewania. Generator nie działa. Ludzie obawiają się, że jeśli nie włączysz go choćby na noc, zamarzną podczas snu. Okej. Okay. No mają w sumie znośnie, więc ja bym sobie darował ten generator na razie. Szczerze mówiąc. Automatem będzie... Okej. Okay. Nie może się ładować, kiedy nie mamy włączonego generatora. Na razie się wstrzymam i tak. Wiecie, mamy mało węgla. Niech sobie odpocznie automaton. Dobra, już mamy pierwsze choroby. Więc zapewne kolejnym krokiem będzie oczywiście zdrowie i zrobienie lecznic. Na razie postawimy jedną. Zobaczymy, jak tam się sytuacja rozwinie. I warsztaty, kurde. W sumie zapomniałem, jak to po kolei się robiło, wiecie? I to jest pewien problem. Dobra, mamy dzień. Na razie nie chcę odpalać tego generatora, chociaż to automaton by działał, więc trochę zmarnuje jego potencjał, ale... No powiedzmy, że tak sobie, tak wybrałem, nie? Warsztat. To są budynki ogrzewane, więc nie musimy ich stawiać aż tak blisko. Tak bym to zrobił w tym momencie. No i tutaj definitywnie 5 osób bym wpakował. Warsztaty też by się przydały w sumie, żeby je obsadzić załogą i zacząć jakieś tam badania robić. Dobra, na razie na spokojnie. Chyba żeby odpalić generator. Ach, dawać. Niech automaton pracuje. Węgla mamy i tak pod ostatkiem, i tak na razie. Mimo że zbiera go tam jedna ekipa tylko, więc starczy. Nawet wiecie co, bym zrobił tak. I 5 osób tutaj. Grzejniki, węzeł grzewczy, balon obserwacyjny. Balon walniemy na samym początku. Też pisaliście, że to warto robić jak najszybciej. No i myślę, że warto spróbować. Okej, koniec zmiany. Odpoczynek. Węgla nam starczy, myślę, że na noc bez problemu. Jak tam w nocy z tą temperaturą? O kurde. Ludzie, co? To jest luksus, to. Tak ciepło, to ja sobie w mieszkaniu nie grzeję w zimie. No żartuję. Chyba. Ja w sumie ja jestem przyzwyczajony wybierać do takich chłodniejszych temperatur. Żona mniej trochę. Ja wolę w sumie chłód niż upał, szczerze mówiąc. Dobra, zaraz wybadamy. No patrzcie, ile drewna wchodzi, nie? Więc zaraz trzeba to będzie na coś spożytkować. Baraki zbieraczy, skład zasobów, kuchnia, właśnie, kurde, zapomniałem, że tu żarcie trzeba robić. O w mordę jeża, kuchnia musi być oczywiście blisko, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no postawimy ją blisko, oczywiście. No już pierwszy spadek temperatury się zapowiada. Skrzynie z drewnem wyczerpane, więc tak, wysłałbym część osób do stali, a część po prostu... Aha, dobra, nieważne. Mamy zaraz obniżenie temperatury, żarcie, trzeba będzie te chaty myśliwskie porobić. I w miarę szybko wybadać te cieplarnie. One, rzecz w tym, że one zajmują, chociaż w sumie te chatki myśliwskie też zajmują miejsce, więc... Się trochę bez sensu czepiam, że tak powiem. Dobra, mamy balon, surowce. Ogrzewanie, węzeł grzewczy, bla bla bla. Zróbmy to. Ulepszenie. Zrobimy balon. O, ludzie głodni właśnie. To jest problem. Pewien. Okej, w takim razie weźmy stąd 5 osób i walnijmy do kuchni. To jest konieczna sprawa. Oczywiście przy okazji zrobimy sobie
Aha, nie zrobimy, stali brakuje. Wydobywamy stal właśnie. Nie, to węgiel. Dlatego... Weźmy stąd ludzi i dajmy ich do stali. O! Jedna osoba jeszcze jest aktywna, że tak powiem. Nie, automatem jest aktywny. A, bo on skończył wydobywać. Dobra, spoko. No możemy go dać chyba tutaj, nie? A nie, tutaj tylko inżynierów. A do kuchni możemy dać nawet automatom, to jest ciekawe. Ale nie, niech on wydobywa stal. Chyba, że... Tu mamy węgiel, tu mamy węgiel. Drewno. Wyślemy go do drewna. Chociaż drewna mamy sporo. Dobra, do stali, niech idzie, kurde. Dzień sobie popracuje w stali. I będzie wszystko jak należy, mam nadzieję. No z tym jedzeniem się spóźniłem. Okej, niech zbiera stal. Kurde, no z tym żarciem to... No, chociaż teraz w sumie się najedzą, myślę. I oczywiście chatki myśliwskie już trzeba pierdzielnąć w tym momencie. A, o kurde. Nie możemy chatek myśliwskich pierdzielnąć. Czy my musimy opracować jakąś technologię, żeby robić chatki myśliwskie? No nie wiem, zobaczymy. Stąd bym też wywalił 5 osób. Węgla mamy na razie pod dostatkiem. I tam, chociaż w sumie niekoniecznie na razie, nie muszą tam siedzieć, że tak powiem. W nocy najlepiej do lecznic w sumie dawać. Znaczy najlepiej zrobić tak, 2 warsztaty, 2 lecznicy wydaje mi się i jakoś tak podmieniać ludzi, nie? Bo oni mogą, no w nocy lecznice mogą pracować. Znaczy tam mogą pracować inżynierowie, którzy za dnia pracują w warsztatach, nie? W tym sensie. Dobra, mamy dzień. No właśnie, robi się zimniej. Tutaj znowu się zrobi zimniej do 40 i znowu będzie ocieplenie do 30. Ale no raczej nie mamy się co chyba nastawiać na jakieś takie zbyt pozytywne kwestie związane z tymi ociepleniami wszystkimi. Dobra, zbieramy stal. Co ja miałem zrobić? Coś miałem... A, balon. Balon miałem zrobić, oczywiście. On chyba nie potrzebuje ogrzewania, nie? Bo tam ludzie stąd zaraz wychodzą, więc... Walniemy go tutaj. Deski kreślarskie są gotowe. Teraz tak. Moc generatora, balon możemy ulepszyć i możemy zrobić tam jakieś budyneczki. Cieplarnia. No nie mamy chatek myśliwskich w ogóle, więc chyba musimy iść w te cieplarnie po prostu. A, one wymagają rdzeni parowych z tego co widziałem. No niedługo trzeba się będzie za to zabrać, bo żarcie coraz mniej. Przypuszczam, że cieplarnie, im bliżej generatora, tym lepiej. Arki sadzonek mogą zamarznąć. Kapitanie, za kilka dni się ochłodzi i nasze arki będą zagrożone. Musimy zapewnić im ciepło, wykorzystując grzejniki lub węzły grzewcze. Czyli z drugiej strony musimy, kurde, opracować grzejniki. Wiecie co? Myślę nad prawami. I nad wprowadzeniem zmian awaryjnych. Bo nie chcę, żeby nam te sadzonki od razu zamarzły. Dobra, podpiszemy to prawo. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Okej, trudno. Czy zdążymy, nie? To jest pytanie. No może zdążymy. Balon obserwacyjny gotowy. Porzucone zapasy. Nie mogę na razie ekipy zebrać. Co my tu mamy? Burza na horyzoncie. O nie! Ser, ponieważ balon obserwacyjny jest już sprawny, wyraźnie widzimy zbliżającą się z południa burzę. Dzieli nas od niej jeszcze trochę, ale powinniśmy uważnie ją obserwować i solidnie przygotować się do ogrzewania ark. Oj! Zaczyna się, kurde, zaczyna się. Potrzeba 5 inżynierów. No ja bym ich wysłał prawie natychmiast, nie? Tylko skąd ich zabrać? Z węgla? Dobra, z węgla ich zabierzemy. Niech łapią porzucone zapasy. Czekajcie, czy widać to burzę już?
Nie, jeszcze chyba nie widać. Ale plotki już krążą, więc to niedobrze. Coraz bliżej to ochłodzenie. Zaraz wstanie dzień na szczęście. Mam nadzieję, że zdążą zrobić to. Jeżeli nie, to weźmiemy właśnie te zmiany awaryjne. Mech nie ma co robić. Z tego co widzę. Panie mechu, zatem do drewna. Zaraz trzeba będzie zrobić jakiś tartak, czy jakąś kopalnię i... Kopalnia by się przydała, wydaje mi się, żeby właśnie wydobywać choroba surowcem. Tu drzewo w ogóle jest daleko bardzo od tego, od generatora. Dobra, mamy dzień. Mamy braki w żarciu, ale za chwilę... Otóż to. Mamy cieplarnię. Rozpoczniemy badanie nad grzejnikami, bo to będzie koniecznie potrzebne. I teraz tak. Potrzebujemy zbudować cieplarnię. Duże to jest. No, czemu nie tutaj? To pewnie musi być blisko generatora. Chłodno. Plus jeden ocieplenie obiektu, plus minus jeden pogoda. To ile jest ma ocieplenie obiektu? Też jeden. No z tym ociepleniem jeszcze do końca nie wiem jak to działa. Wiem na pewno, że rdzeń parowy. No to wiemy oczywiście, zużyliśmy jeden rdzeń parowy na cieplarnię. Ja nie wiem, czy będą potrzebne jeszcze dodatkowe cieplarnie. Czy ta jedna wystarczy do wyżywienia nas? Zwiadowcy dotarli do porzuconych zapasów. Rdzeń parowy, stal. Nasze zapasy są oblodzone i przykryte śniegiem. Wydają się nieuszkodzone, ale musimy je wydobyć, żeby się upewnić. Odzyskany skarb. Poświęciliśmy kilka godzin na walkę z lodem, który pochłonął nasze zapasy, ale w końcu się udało. Już raz byliśmy zmuszeni je zostawić. Uczynienie tego po raz drugi byłoby niewybaczalne. Odkryte miejsce, popsuty automaton, kopalnia w lodospadzie. Weźmy zasoby. Idziemy do popsutego automatona. Może uda się go od razu tymi zapasami naprawić, byłoby bardzo miło. Pięciu inżynierów nie robi nic, więc wyślemy ich do węgla. A, nie, dobra, tutaj. A, grzejniki już opracowane, więc to jest zawsze coś. Jak tam sytuacja z temperaturą? Mają chłodno, więc odpalimy te grzejniki. Nie mogą chyba mieć niżej niż chłodno, tak? Dobrze czaję? Przynajmniej chłodno. Bo inaczej zaczną zamarzać nasiona. Jest teraz znośnie. Dobrze. A, czekajcie. Wróć. Pauza. Musimy oczywiście wybrać jakieś nowe badania. Zwiększenie zasięgu generatora. Zwiększona moc generatora. Eksploracja. Więcej zwiadowców. O. Tartak. To jest chyba kolejny krok. Chyba, że szybkie gromadzenie zasobów. A, że ze stosu będą szybciej to robić. Dobra, weźmy to. Mam nadzieję, że zdążą to jeszcze dzisiaj opracować. Ach, niestety nie. Dobra, cieplarnia. Mam nadzieję, że zapewni nam wystarczająco dużo żarcia. Oby tak się stało. Mogę robić nowe prawa. Tak, no te dłuższe zmiany na razie nie są konieczne. Radykalna terapia też nie, cmentarz też nie, zupa trociny też nie, arena walk, może to podpiszmy? Podpiszmy. Wcześniej w ogóle prawie tej areny nie robiłem, więc teraz pójdźmy w to w miarę wcześnie. Zwiadowcy gdzieś dotarli. Automaton. Ze śniegu wystaje tylko górna część automatonu. Wykopanie go będzie wymagało wysiłku, ale powinno się opłacić. Usterka naprawiona. Ten automaton został tam, gdzie się popsuł. Na szczęście zdołaliśmy go odkopać i naprawić. Możemy teraz wysłać go do miasta. Świetnie, bardzo mnie to cieszy. Porzucony dreadnought. Co to znaczy? Znaczy, wiem co to jest dreadnought. Znaczy to w sensie była no, klasa pancerniki, po prostu okrętów, nie? Tylko pytanie, czy tutaj chodzi o to samo. W oddali widnieje ciemny kształt, wyraźnie odcinający się na tle białej równiny. To główny pojazd naszej ekspedycji. Aha!
Dobra, te dreadnoughty to te pojazdy takie, które jeździły. Znaczy to był w tym filmiku były w sensie. Ale patrzcie, jak spolszczyli stwierdzenie, nie? Dreadnought. To jest ogólnie. Po przetłumaczeniu to będzie pancernik, nie? O kurde, za niska. Jest chłodno, ale to chyba tak może być, nie? W obiekcie musi być przynajmniej chłodno, bo inaczej sezonki... No, czyli na spokojnie, jak wyłączymy grzejniki to będzie problem, ale są włączone, wszystko działa. Mamy małe problemy z węglem, ale to nic, to się ogarnie. Generator w razie co możemy chyba wyłączyć, bo on i tak nie sięga aż tutaj. No, dobra, musimy to ogrzać na pewno i chyba cieplarnię też. Pauza. Ocieplenie obiektu, grzejnik. 2-4 na godzinę. Ciekawe, czy to wystarczająco. Nie pamiętam, ile wtedy wydobywałem tego. Wydobywałem, no. Zdobywałem żarcia. Dobra, czekajcie. Mamy dzień. Okej, okay, to nam polepszy sytuację. I zaraz zaczniemy chyba robić kopalnię węgla. No zaraz, zorknijmy. Mamy, no, węgla, znaczy drewna mamy sporo, stali mamy sporo. A kopalnia węgla może się przydać. Młot węglowy też w sumie okej. Okay. Ale jednak kopalnia węgla jest bardziej wydajniejsza, wydaje mi się. No oczywiście, no zeszczę nam rdzeń parowy, no ale... Dobra. Postanowione. Zaraz się ociepi, później znowu się oziębi trochę. Okej, okay, spoko. Czekajcie, mam herbaty i nie piję w ogóle. Co my tu mamy? Odmrożenie, o kurde. Jeden z naszych ludzi jest w ciężkim stanie z powodu odmrożenia. Nie unikniemy takich wypadków, jeśli w miejscach pracy nadal będzie tak zimno. Musimy coś zrobić. Radykalna terapia. A, nie mogę podpisać na razie i tak. Myślę, że radykalna terapia będzie lepszym wyjściem. Jak poszedłem w podtrzymywanie życia, to mi się chorzy mnożyli straszliwie, więc... A jak będziemy mieli niedługo fabrykę, to myślę, że będziemy robić trochę tych rzeczy różnych. Protez. Dobra, na razie nic nie podpiszemy. Ogrzać miejsc pracy też... Co? Aha! Patrzcie. Zapomniałem, kurde, włączyć w jednej placówce ogrzejnika. I nam zaczęły marznąć te... Ta arka sadzonek zamarza. Okej, okay, no już w tym momencie powinna przestać zamarzać. Ale już wiem, jak to działa przynajmniej. Mniej więcej. Jeden poważnie chory. No, czyli musimy wdrożyć radykalną terapię już wkrótce. No, z żarciem nie jest źle. Trzeba by tam automatona pierdzielnąć. To on by pewnie wydobywał wszystko... Że tak powiem, 24 na dobę. O, właśnie, w ten sposób. Dzięki temu możemy tutaj dać więcej ludzi. No i tyle. Automaton niech robi to żarcie, to się przyda. Później jak przyjdzie drugi automaton, zrobimy kopalnię węgla, bo z węglem, kurde, stoimy bardzo źle. Kurde, bardzo źle. Ale to nic, no przeżyjemy to jeszcze, nie? Jakoś. Kurde. Zaraz się ociepli, więc powinniśmy to przetrwać. Będzie minus 30 i zaczniemy wydobywać ten węgiel w końcu. Przeżyliśmy kolejną noc, to przecież coś znaczy. No, coś znaczy na pewno. Brak ogrzewania, ociepla się. Generator przestał działać. A, i grzejniki przez to... Uła, niedobrze. To jest węgiel, dobra, tu wydobywają już. To jest też... Wungiel. Dobra, no, zaraz zacznie się wydobycie znowu. Przyjdzie kolejny automaton. I wyślijmy właściwie jednego, niech kurde... Aha, no musimy włączyć generator najpierw. No niech działa, no, co tu dużo mówić. Kopalnia węgla opracowana, nareszcie. Czy możemy ją postawić? Arena walk, to też zaraz trzeba będzie zrobić. Kopalnia węgla. Najbliższe surowce węglowe. Surowce węglowe, no. Dwie kopalnie możemy walnąć. Okej, okay, jedną tutaj, proszę. Ja nie to. Chciałem dróżkę zrobić. Czy to jest połączone? Chyba tak.
Dobra, no węgiel idzie do przodu. No w nocy ewentualnie automatona wyślemy. Żeby zbierał węgiel. Okej. Okay. Cieplarnie ogrzane. Niedługo będzie znowu trochę zimniej. I to na stałe. Okej, okay. Przyszedł kolejny automaton. Fabryka. Wszystko wiemy. O, oczekuje ekipa. Porzucony dreadnought. Główny pojazd naszej ekspedycji, który bezpowrotnie straciliśmy, gdy utknął w szczelinie lodowej. Przeszukanie go nie będzie łatwe, ale musimy odnaleźć znajdujące się w nim plany fabryki. Okej. No, zbadajmy, no co tu dużo mówić. Plany fabryki. Opuszczamy się po linach w głąb szczeliny, a złow wróżbny trzask lodu pękającego pod ciężarem stalowego kolosa przyprawia nas o ciarki. Po około godzinie poszukiwań znajdujemy safe z dokumentami i zabieramy ze sobą plany fabryki. Trzeba jak najszybciej dostarczyć je do miasta. Pogoda robi się z każdą minutą coraz gorsza, a automatony muszą jeszcze zabezpieczyć miasto i arki sadzonek przed nadciągającą burzą. Weźmy zasoby i wracajmy do miasta. To nam trochę no, zwiększy... Wzrasta nadzieja. O, czekajcie, nie przeczytałem kurde dlaczego. Muszę wybudować arenę walk koniecznie. Zwiększyć liczbę automatonów. Dobra, jest kolejny automaton. Damy go tutaj. Wiecie co? Tak zrobimy. O kurde. Jeden z naszych ludzi nie żyje. No, niech zbada te automatony. Nie ma problemu. Pierwszy zgon w mieście. Musimy znaleźć sposób oczywiście na pozbywanie się ciał. Właśnie umarł jeden z naszych ludzi. W tych ciężkich warunkach nie unikniemy dalszych ofiar chorób, wypadków i mrozu. Otwórz księgę praw. No cmentarz, to muszę podpisać na pewno. Rzecz w tym, że jeszcze chciałem koniecznie podpisać radykalną terapię. I to chyba zrobię w pierwszej kolejności. Tak jest. Trochę nadzieja się podniesie zawsze. No, przyda się niedługo jakaś większa ilość pracowników. Okej. Okay. Aha, nie zdążymy tego zbudować. Oczekuję na pracowników. Okej. Okay. Ale mamy drugiego automatona. Niech on zatem idzie do węgla. Żebyśmy w nocy nie mieli no, spadku w wydobyciu. Aha, on idzie jeszcze budować. Dobra, spoko. Wiecie co, to źle. Źle zrobiłem. Niech on idzie tutaj. Niech wydobywa z kopalni po prostu. Od razu jeszcze jesteśmy na plusie, mimo że generator jest cały czas włączony. W sumie te grzejniki na razie możemy powyłączać. A, są wyłączone. Dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Wszystko jest jak należy, myślę, póki co. Z żarciem stoimy nieźle. W nocy nawet pracuje to pozyskiwanie żarcie dzięki automatonom. To jest ogromny plus. Niedługo trzeba będzie zrobić tą fabrykę i arenę walk jeszcze podstawimy przy okazji. No i jeszcze jedną lecznicę koniecznie. Która oczywiście nie będzie funkcjonowała, bo nie mamy inżynierów. Ale to nie jest aż tak istotne. Ważne, żeby była. Na noc ją spokojnie możemy uruchamiać. Fabryka. Super. Kurde, nie wiem czy... Nie, dobra. Myślałem, że zabraknie nam miejsca na zasoby, ale nie zabrakło. Jak dla mnie, już w tym momencie trzeba postawić fabrykę. Temperatura wyjściowa 2, czyli w sumie jest dosyć ciepło. Porównajmy sobie z taką cieplarnią. 1, ok. Czyli fabrykę możemy postawić spokojnie gdzieś dalej. Walniemy ją tutaj chyba. I tu w przyszłości, albo tutaj? Tutaj chyba. Tu w przyszłości zrobimy dzielnicę przemysłową. Dobra. Się postawi tam po prostu ten węzeł grzewczy. Potrzebny obiekt badań. Kapitanie, wrócił inżynier pracujący nad projektem Automaton. Chcę pożyczyć maszynę. Jestem bliski przełomu. Jeśli dostanę automaton na jeden dzień, z pewnością zdołam zaproponować konkretne modyfikacje, które na stałe zwiększą wydajność tych maszyn. Jasne. Na razie nasza sytuacja nie jest aż taka zła. Więc wydaje mi się, że no, ofiarowanie gościowi automatona nie jest głupim pomysłem. Dobra. Ekipa oczekuje, więc wyślijmy ją od razu. Kopalnie
w lodospadzie. Niech idą tam. Niech badają sprawę. Ekipa zwiadowcza ruszyła oczywiście. Kopalnia, a nie funkcjonuje, bo... No dobra, niech jedna osoba chociaż tam idzie. Z żarciem jest bardzo dobrze. No cieplarnia robi robotę. To jest naprawdę duże, że tak powiem, usprawnienie. Także no żałuję, że tych cieplarni nie robiłem w poprzednim tym scenariuszu. Bo wtedy miałem ile tych chatek myśliwskich? 8 czy coś w tym stylu? Dobra, wywalmy stąd inżynierów, dajmy ich tutaj. No to oczywiście uruchomi kolejną lecznicę. Automaton nic nie robi. Kurde, no! Ach! Ależ jestem tłukiem, po prostu kurde. Aj, w mordę jeża. Patrzyłem jeszcze przed chwilą na tą arenę. Zaraz, co z tym automatonem? Mogę go rozebrać nawet, proszę, proszę. Ale nie mogę go wysłać, żeby robił cokolwiek. Aha, okej. Okay. Czyli on jest pewnie badany przez tego kolesia. Robotnicy, spoko. Kolejka produkcji jest pusta. Co najmniej jeden robotnik. Spoko, zaraz się... Dobra, wiecie co? Zakończymy na tym etapie, myślę. Spauzujmy. Bo mam już 30 minut na karku. Straszliwą głupotę zrobiłem, nie budując tej areny na czas. To jest kretynizm, jakich mało. No ale cóż, no właśnie, właśnie. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.